Witam wszystkich zainteresowanych na kanale Matematyka na Plus. Tematem tego filmu jest całka potrójna po obszarze. No i tak, mamy podaną całkę potrójną w naszym zadaniu. Nasza całka potrójna ma funkcję podcałkową i jej obszar omega jest ograniczony. Walcem parabolicznym y równym pierwiastek z x jest ograniczony także płaszczyznami y równa 0, z równa 0 i x plus z równe pi drugie. I teraz tak, w momencie kiedy w naszej całce, zwłaszcza w całce potrójnej, pojawiają się elementy, które niekoniecznie potrafimy sobie wyobrazić, bo na przykład walec, kulę jesteśmy sobie w stanie wyobrazić, natomiast płaszczyznę nie jest łatwo sobie ją ani wyobrazić, ani narysować tak do końca, więc chyba że korzystacie z jakiejś pomocy w postaci kalkulatorów graficznych, które potrafią właśnie rysować płaszczyzny i tak dalej, to możecie jak najbardziej z tego skorzystać. Natomiast jeżeli nie, to spróbujemy sobie poradzić w tym zadaniu jak najmniejszą ilością rysowania. I teraz tak. Wiemy, że musimy tę całkę ograniczyć w jakiś sposób. Uczeni całką podwójną wiemy, że te funkcje, te literki, które są ograniczone liczbami, idą na zewnątrz. No więc zacznijmy. Ja sobie zapiszę tutaj na środku x-a, y-a i z-a i będziemy je sobie ograniczać. I teraz widzimy, że mamy mieć ograniczenie płaszczyznami y równe 0 i z równe 0. No to od razu nam powinno powiedzieć, że nasz y i nasz z muszą być większe lub równe od tego zera, czyli to jest dla nich ograniczenie dolne, czyli ja sobie mogę zapisać, że to jest większe równe 0 i to też jest większe równe 0. Co ja jeszcze wiem na przykład o y? Wiem, że y równy się pierwiastek z x. To jest nasz walec paraboliczny, ale ponieważ wiem, że y musi być większy równo od zera, to znaczy, że z góry musi ograniczać go właśnie ta nasza funkcja y równa się pierwiastek z x, czyli ja mogę zapisać już tutaj, że to jest właśnie y równa, mniejszy równo od pierwiastek z x. Czytam sobie dalej i widzę, że mam funkcję x plus z równą pi drugie. I teraz ja sobie patrząc na tą funkcję stwierdzam, że jeżeli ja wyliczę zeta, to wtedy będę miała jakąś funkcję x-a, którą ten z też pewnie na moim wykresie będzie z góry ograniczony, ponieważ z dołu jest ograniczony przez 0. Czyli mój z jest w tym wypadku minus x plus pi drugie. No i teraz, moi drodzy, widzę, że mogę sobie zapisać, że mój z jest mniejszy równy od minus x plus pi drugie. Udało się ograniczyć dwie literki. Co z x-em? No x tutaj dosyć ciekawą będzie funkcją, ponieważ musimy sobie niestety, ale narysować taki podstawowy układ współrzędnych, który będzie dotyczył tej funkcji, żeby zobaczyć, co się z nią dzieje, czyli będzie dotyczył x-a i z-a. I teraz tak, ja widzę, że podstawmy sobie na przykład x-a równego 0. Jeżeli x jest równy 0, to wtedy nasz z jest równy pi drugie. Ja sobie zaznaczę te pi drugie gdzieś tutaj. Czyli to jest pierwszy punkt. Natomiast jeżeli ja podstawię sobie za x-a minus pi drugie, przepraszam, pi drugie, to będzie minus pi drugie plus pi drugie, czyli 0. Czyli mogę uznać, że to jest moje miejsce zerowe. Czyli to mój wykres z równa się minus x plus pi drugie wygląda w ten sposób. Jest to funkcja malejąca, zgadza się, jest minus przy x, funkcja liniowa jak najbardziej. No więc widzę, że w tej funkcji, jeżeli nasz z jest od zera do tej funkcji, to w tym momencie nasz x musi być ograniczony jak? On też musi być od zera, zgadza się, ale dokąd? Do pi drugie. No więc jeszcze dlaczego od zera? Wyobraźcie sobie, że macie te wszystkie płaszczyzny y równe 0 i z równe 0. Jeżeli czasami nie możecie sobie wyobrazić płaszczyzn, takich prostych płaszczyzn, to możecie sobie narysować prostopadłościan i zobaczyć, które ściany byście zamalowali, na przykład gdybyście chcieli ograniczać jakieś płaszczyzny. Czyli wyobraźmy sobie, że to jest nasz układ współrzędnych i tu jest na przykład x i y, no to płaszczyzna y równa się 0 to by była płaszczyzna ta dolna tutaj, powiedzmy ta nasza podstawa. I w tym momencie ja widzę, że jeżeli ja te wszystkie płaszczyzny nałożę na siebie, to mój x też musi być większy bądź równy 0. I mniejszy równy, jak ustaliliśmy, od pi drugie, bo do tego momentu on mi tutaj działa.
Czyli jeszcze raz sobie przemyślę moje zadanie. Z musi być od zera, czyli odtąd, do pi drugie, czyli jeżeli tutaj wezmę, to jest w porządku. I x, moi drodzy, musi być od zera do pi drugie. Jeszcze jedna uwaga, gdybyście nie chcieli bawić się w płaszczyzny, to możecie też wywnioskować, że x musi być większy, równy 0, z tego względu, że tylko wtedy ten pierwiastek tutaj będzie miał sens, czyli wiemy, że tu dziedzina tego pierwiastka musi być większa bądź równa 0, więc to jest też dla Was znak, że takie ograniczenie x z dołu musi zaistnieć. No i teraz, moi drodzy, lecimy sobie z ograniczeniami. Bardzo ważne jest to, żebyście tutaj po prawej stronie mieli funkcje, jeżeli już się pojawiają funkcje więcej niż jedna, to muszą być wszystkie ograniczone od tej samej zmiennej. Czyli jeżeli się decydujemy na przykład tutaj na x, to tutaj też musi być ograniczone przez x, a nie na przykład przez y czy przez jakąś inną literkę. Czyli to już jest jasne, więc moi drodzy, lecimy sobie do liczenia naszej całki. No więc tak, na zewnątrz będzie całka po dx, bo jest on ograniczony stałymi, więc będzie 0 do pi drugie. I teraz tak, tutaj mamy co? W środku musimy umieścić te zmienne, które są ograniczone przez funkcję, czyli tu na przykład weźmiemy sobie najpierw y, czyli będzie od 0 do pierwiastek z x. I teraz na końcu z, czyli będzie od 0 do minus x plus pi drugie. I teraz jak to będzie leciało dalej, moi drodzy? Otóż mamy tutaj naszą funkcję y cosinus x plus z. I teraz tak, na początku mówiliśmy, że będzie tutaj w środku dz, potem będzie dy, a potem będzie dx. I teraz musimy policzyć tę całkę potrójną, czyli tak jak było to w całce podwójnej, tutaj troszeczkę więcej się literek po prostu pojawi i całek. Jeżeli liczymy teraz na początku po dz, to wiemy, że y i x są dla nas stałymi. I teraz tak, ja muszę policzyć w takim razie, ponieważ y jest dla mnie stałą, to ja muszę sobie policzyć całkę z cosinus x plus z. No i tutaj, moi drodzy, pojawia się ciekawa rzecz, bo będę musiała to policzyć metodą przez podstawienie i zrobię to na tablicy pomocniczej, więc teraz udajemy się na tablicę pomocniczej, gdzie policzymy sobie całkę nieoznaczoną z y cosinus x plus z po dz i za chwilę kilka tutaj. Wszystkich na tablicy pomocniczej, na której rozwiążemy sobie naszą całkę y cosinus x plus z po dz jako całkę nieoznaczoną. Rozwiążemy ją poprzez podstawienie. Będziemy podstawiać sobie t za x plus z, czyli x plus z mamy, czyli nasze dt jest ile? Ponieważ mam całkę po dz, więc ja liczę pochodną po z. Ponieważ x jest stałą, więc z niej będzie 0, pochodna po z to jest 1 i zostanie mi 1 dz, czyli po prostu dz. Czyli widzę, że za to sobie podstawię, no moje t, za to podstawię dt, to jest stała, więc to mnie nie interesuje za bardzo, więc to przepiszę. I to się równa. Ponieważ to jest stała, więc ją sobie wyłączę przed całkę i będę miała cosinus t dt. Całka z cosinusa t, moi drodzy, to jest sinus, czyli będzie y sinus t plus c. I wracam do, jeżeli miałam całkę poprzednio w zetach i xach, to muszę do tego wrócić, czyli wstawiam sobie tutaj y sinus x plus z plus c. I moi drodzy, tę całkę nieoznaczoną policzyliśmy sobie, wracamy teraz do naszej tablicy głównej, gdzie policzymy sobie, dokończymy liczenie naszej całki oznaczonej. Witamy z powrotem na tablicy głównej, na której pozwoliłam zapisać sobie już wynik naszego całkowania z tablicy pomocniczej. I teraz musimy policzyć tutaj, dokończyć liczenie całki oznaczonej, czyli musimy podstawić za z, bo liczyliśmy po z, najpierw minus x plus pi drugie, a potem minus i tutaj podstawiamy za z 0. No więc zastanówmy się, moi drodzy. Niestety, ale musicie te wszystkie całki z przodu przepisywać, to teraz wyobraźcie sobie, jakbyście mieli tych całek na przykład 5. I teraz tak, podstawmy sobie na początku za z minus x plus pi drugie. Jeżeli ja wstawię tutaj za z minus x plus pi drugie, to będzie ile? X minus x plus pi drugie, czyli x minus x się zredukuje i zostanie mi tylko sinus pi drugie. No i teraz będzie y, możemy to sobie zapisać w nawias jeszcze, y razy sinus pi drugie wynosi ile? To możemy odczytać z wykresu bądź też z tablic, czyli sinus pi drugie widzimy, że to jest równe 1, więc to jest po prostu y razy 1, czyli został mi tylko
y. Minus i teraz wstawiam za zeta 0. Jak ja tu wstawię za zeta 0, to będzie co? Sinus x plus 0, czyli po prostu sinus x, czyli będzie minus y sinus x. I tutaj dalej mamy dy i dx. I teraz, moi drodzy, lecimy do liczenia tej naszej całki dalej. I co tutaj będziemy robić dalej? Musimy policzyć naszą całkę po dy w tym momencie, czyli naszą stałą jest x, czyli tu sinus x na przykład też jest stałą. No to liczymy teraz. Tą pierwszą całkę przepisujemy, tutaj już sobie zrobimy nawias kwadratowy. I teraz tak, całka z y to jest ile? Y do pierwszej, czyli y do kwadratu przez 2, zgodnie z naszym podstawowym wzorem, minus. Sinus x jest stałą, więc ją sobie po prostu tutaj przepiszę. I całka z y, już powiedzieliśmy, że to jest y kwadrat przez 2 w granicach od 0 do pierwiastek z x. I tu oczywiście jeszcze po dx. I teraz, moi drodzy, znowu podstawiam za y najpierw pierwiastek z x minus podstawiam za y 0. No to co to będzie? Jeżeli ja wszędzie naszą funkcję tutaj w nawiasie kwadratowym podstawię za y pierwiastek z x, to będzie ile? Tutaj będzie pierwiastek z x do kwadratu, czyli po prostu x, czyli zostanie mi x drugie minus. I tutaj tak samo, jeżeli ja podstawię za y pierwiastek z x, to będzie x drugie, czyli będzie x drugie sinus x minus. I teraz ja wszędzie za y wstawiam 0. I widzę, że jeżeli ja wstawię wszędzie za y 0, to będzie 0 do kwadratu przez 2, czyli 0 minus. I tutaj tak samo, 0 do kwadratu przez 2 to jest 0, razy sinus to też jest 0, czyli wyjdzie mi ostatecznie z tego 0, więc już nie chcę tego pisać i po prostu po dx. I teraz, moi drodzy, sytuacja dosyć ciekawa, bo powstały mi dwie całki. Pierwsza całka to jest x przez 2, którą liczę po dx. Druga natomiast to jest x przez 2 sinus x po dx. Tę pierwszą wyliczę z podstawowych wzorów, natomiast, moi drodzy, tę drugą będę musiała wyliczyć stosując metodę przez części i to także zrobimy sobie na tablicy pomocniczej. I tutaj, moi drodzy, za chwilę kilka sobie na tablicy wrócimy. Pomocniczej, na której policzymy sobie tę całkę nieoznaczoną. Policzymy ją sobie metodą przez części. I teraz tak, mamy mieć u i mamy podstawić za dv. Z u liczymy pochodną, z dv liczymy całkę. I tak, za u wstawię sobie x przez 2, czyli moje du, czyli pochodna to będzie, z x to jest 1, czyli 1 druga. Moje dv to będzie sinus x, czyli moja całka z sinusa x to jest minus cosinus x. I teraz korzystam z mojego wzoru, czyli u razy v na początek, czyli minus x przez 2 razy cosinus x, minus całka z v razy du, czyli 1 druga razy minus cosinus x. I jak pod każdą całką dx być musi, ewentualnie to dx możecie tutaj po prostu zapisać, żeby było wiadomo, skąd ono pochodzi. I teraz mam, co następuje. Minus x przez 2 cosinus x nadal zostaje. Ten minus i ten minus dadzą mi plus. I wyłączę jedną drugą przed całkę, czyli będzie 1 druga całka cosinus x dx równa się. I teraz tak, minus x przez 2 cosinus x przepisuję, plus 1 druga, całka z kosinusa to jest sinus, czyli będę miała sinus x plus c. I to jest, moi drodzy, wynik mojej całki obliczonej przez części, całki nieoznaczonej. I wrócimy sobie teraz do tablicy głównej, gdzie dokończymy liczenie naszej całki oznaczonej, całki potrójnej. Witam ponownie na tablicy pomocniczej, na której pozwoliłam sobie po pierwsze wpisać wynik naszej całki z x przez 2, czyli to jest x kwadrat przez 2 i razy 1 druga, czyli to będzie x kwadrat przez 4, minus i to jest wynik naszej całki, którą obliczyliśmy sobie na tablicy pomocniczej, czyli całki z x przez 2 razy sinus x. I teraz musimy dokończyć liczenie naszej całki potrójnej, podstawiając za x najpierw pi drugie, minus podstawiając za x 0. Czyli jak ja sobie wstawię tutaj za x pi drugie, to będzie pi drugie do kwadratu, czyli pi kwadrat przez 4 i to jeszcze tutaj razy 1 czwarta, to będzie pi kwadrat przez 16, czyli mam pi kwadrat przez 16 minus.
I teraz tu będzie ten minus dadzą nam plus. I teraz tak, najpierw policzmy sobie cosinus pi drugie. Cosinus pi drugie z wykresu bądź też stabilis to jest 0, czyli 0 razy cokolwiek i tak da mi 0, więc się tym już nie muszę przejmować. I teraz ten minus i ten plus dadzą mi minus. Jedna druga razy i sinus pi drugie, moi drodzy, już to mieliśmy wcześniej, to jest 1, czyli będzie minus 1 druga razy 1, czyli 1 druga, czyli sobie wpisuję tutaj minus 1 druga. Czyli to jest wynik, dla kiedy postawiałam za x pi drugie, no to wstawiam za x 0. Jak ja tu wstawię 0, no to będzie 0. 0 do kwadratu przez 4 to jest 0. Tu jak wstawię 0, to też będzie 0 razy cosinus da mi 0, czyli to też znika. Plus i sinus 0 to też jest 0, więc to też mi zniknie. Więc te podstawienia za x równego 0 się wszystkie wyzerują i ostatecznie, moi drodzy, zostanie mi tego typu wyrażenie. I teraz cóż, to jest wynik naszej całki potrójnej po obszarze z funkcji podcałkowej, która jest tutaj widoczna. Ja zapraszam do kolejnych części z cyklu całka potrójna, całka wielokrotna. Jeżeli macie jakieś pytania co do tego zadania, wątpliwości, bądź też chcielibyście, żebyśmy umieścili jakiś inny przykład, bądź też nowe zagadnienie, to wysyłajcie to wszystko na adres mailowy, który jest podany w opisie do naszego filmu. Zapraszam Was do polubienia filmu, do subskrypcji naszego kanału. Życzę Wam udanego dnia i do usłyszenia.